Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy. Zapraszam was na kolejną rotację z dnia 22 stycznia 2015 roku. I moi drodzy, mamy naprawdę niezłe fury. Jest to jedna z lepszych rotacji w Need for Speed World ever. Dlaczego? Mamy przede wszystkim jednego nowego koksa. Mamy Pontiaca Firebird, który naprawdę bardzo fajnie się prowadzi, nieźle trzyma się drogi. Mamy Lexusa IS300, prawdziwego koksa do klasy C, dobry samochód do klasy D i całkiem niezły wóz do klasy B, ale ciężko go do tej klasy podnieść, wymaksować go w B, bo potrzebne jest dużo części. Natomiast w C jest to jeden z najlepszych samochodów, który spokojnie może konkurować z Toyotą MR2, która ma niższą prędkość maksymalną. Lexus jest 300, natomiast ma słabsze przyspieszenie od Toyoty MR2, ale i tak jest to naprawdę niezły koks. Oczywiście Lexus jest 300, ma mocne nitro, kosztuje 300 tysięcy IGC i to jest chyba najbardziej opłacalny zakup w Need for Speed World z tej rotacji. Naprawdę, jeśli jeszcze nie macie go w garażu, kupujcie. Kolejnym samochodem w tej rotacji jest Pontiac Firebird, który bardzo fajnie skręca, nieźle się prowadzi, chociaż jest to trochę takie dziwne. Mam czasami wrażenie, jadąc nim, że on ma jakby środek ciężkości, nie wiem, z metr przed przednim zderzakiem. Tak po prostu mi się wydaje. Poza tym przyspiesza jakby od 100 km na godzinę dopiero, w sensie lepiej się zbiera, bo jak startujemy nim po prostu z linii startu, to inni nas zostawiają z tyłu i w ogóle nic się nie da z tym zrobić. Nie mamy tutaj ani mocnego nitra. Jedynie co nas ratuje to prowadzenie i no, mała stratność prędkości na zakrętach, powiedziałbym, w przypadku Firebirda. Najmniej opłacalnym zakupem z tej rotacji jest Porsche Boxster Spider, która nie wyróżnia się niczym szczególnym w stosunku do reszty samochodów. Nie ma ani mocnego nitra, ani jakiegoś super prowadzenia. Poza tym to prowadzenie wraz z tuningiem jest coraz gorsze. Z wyższym tuningiem jest coraz gorsze, po prostu samochód słabiej się prowadzi. Jeśli ma tam słabsze części, to nawet całkiem dobrze się prowadzi, ale później jest już lipa. No i oczywiście Cox Lamborghini Murcielago LP 674 Super Veloce, moim zdaniem bardzo fajna opcja dla osób, które szukają naprawdę dobrego samochodu za IGC do klasy S. Jest to jeden z najlepszych samochodów do klasy S, jakie kiedykolwiek pojawiły się za kasę z gry. Naprawdę. Była jeszcze BMW M1 Procar. I no, Porsche GT3 RS4.0 również jest takim dobrym samochodem, który może konkurować w klasie S, ale Super Veloce w stosunku do na przykład Murcielago LP640 troszeczkę gorzej skręca, natomiast przyspieszenie jest przede wszystkim lepsze tutaj, no tu nie ma oczywiście co porównywać. Samochód jest jak najbardziej dedykowany do klasy S i nie ma pod tym względem żadnych wątpliwości. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że Lamborghini Murcielago Super Veloce w wersji IGC ma znaczek przy przednim kole, natomiast wersja za boosty ma znaczek Super Veloce przy tylnym kole i ten znaczek jest większy. Ja się tak zastanawiam, czy to jest czasem znak ku temu, że do Worlda będą wprowadzane nowe samochody, no bo jest to jakby inny model auta, moi drodzy. Ha? Tak się właśnie zastanawiam, co to może być. No bo tego znaczka usunąć się nie da, moi drodzy. Ha? Przynajmniej w przypadku wersji za boosty, bo ja wersji za IGC nie mam. Kosztuje 2 200 000 dolarów i jeśli ktoś ma taką sumę i nie ma jeszcze tego auta w garażu, to powinien się zaopatrzyć, bo jest to naprawdę bardzo dobry samochód. Na moich częściach, jakie miałem włożone podczas wyścigu, który przed chwilą widzieliście,
naprawdę jechało mi się bardzo, bardzo fajnie, a to nie jest jeszcze przecież maksymalny tuning i do tego maksymalnego tuningu dużo, dużo brakuje. Więc bardzo fajna rotacja, jeśli macie trochę kasy na zbyciu, oj, zaopatrzcie się w te samochody, które Wam polecam. Warto naprawdę zajrzeć do Worda. Co Wy właściwie jeszcze tu robicie na YouTubie? Już jazda do gry, zarabiać kasę na nowe samochody. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną teraz. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.